dzisiaj jest wielu takich, którzy mają gotowe recepty. Wcześniej, kiedy odpowiadali za ten resort, tych recept nie było. Nikt nie protestował wtedy, a wyszło szydło z worka wtedy, kiedy się okazało, że to jest redukcja czy likwidacja rolnictwa europejskiego. Szanowny ministrze, gdzieś rok czy półtora temu mógłby minister zostać nazwany ruską onucą. Dobry wieczór Państwo, wieczorny ekspres. Dzisiaj dwa tematy, tematy najważniejsze chyba w tym momencie, Ukraina i rolnictwo. One się bardzo blisko ze sobą wiążą, ale my je podzieliliśmy. W pierwszej części moimi gośćmi będą, witam serdecznie, Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Michał Urbaniak, Konfederacja, a także będzie z nami na łączeniu Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze. Czy nas słychać? Słychać i widać. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. I o to chodzi. Dzień dobry, panie ministrze. Także mamy, można powiedzieć, szerokie spektrum, bo i temat jest bardzo szeroki. Ale, drodzy państwo, zostańcie też do drugiej części. W tej drugiej części moim gościem będzie generał Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO. Czytam z kartki, żeby nie przekręcić nazwy korpusu. Będziemy rozmawiać o tym, no, spróbujemy pospekulować na temat tego, jak wygląda w tym momencie sytuacja na froncie, a także na temat dwóch informacji, które dochodzą. Po pierwsze, bardzo często straszy się dzisiaj możliwym zaangażowaniem NATO, czy buduje taką perspektywę zaangażowania NATO na Ukrainie, a z drugiej strony klęski ukraińskiej i tego, co ona mogłaby oznaczać dla nas, czy automatycznie oznaczałaby to, że my byśmy znaleźli się w stanie wojny. Także polecam Państwu pozostanie do końca i poczekanie także na tą drugą część, a wcześniej, drodzy Państwo, jeżeli ci z Państwa, którzy jeszcze się nie zarejestrowali pod naszym materiałem, to bardzo proszę, żeby to zrobili, żeby zostali subskrybentami kanału Super Ekspresu i wtedy możecie Państwo wziąć udział w sądzie, a pytanie w naszej sądzie dzisiaj jest takie, czy premier Donald Tusk powinien spotkać się z protestującymi rolnikami. Weźcie Państwo udział w sądzie, a ja już wracam do naszych gości. Drodzy panowie, czym się skończy ten protest, który w tym momencie trwa? Czy rząd weźmie po prostu rolników na przeczekanie i sytuacja geopolityczna ich przygniecie, czy jednak oni mają szansę na realizację swoich postulatów? Widzimy, że w całej Europie rolnicy chcą tego samego, czyli tak naprawdę... Pan, panie ministrze, przepraszam, z silną deklaracją dzisiaj tutaj. Tak, tu się nic nie zmienia. Czy jestem ministrem, czy byłem w opozycji, wspieram polskie rolnictwo, jestem za polskim rolnictwem i szukamy rozwiązań dla rolników. A rolnicy nie mają czasami pretensji do was jako... nazwijmy to PSL-owców, że nie do końca to poparcie czują w tej koalicji i że za bardzo ulegacie, nazwijmy to, wielkiemu koalicyjnemu bratu albo po prostu Donaldowi Tuskowi. Ale panie redaktorze, na razie to tak naprawdę od 2 miesięcy próbujemy uporządkować to, co zastaliśmy po poprzednikach. Próbujemy nadrobić ten stracony czas, bo przecież dzisiaj rolnicy powinni już mieć pieniądze na kontach, te pieniądze unijne, pieniądze, które im się należą od tak naprawdę 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, a nawet wcześniej w ramach pomocy przedakcesyjnej. Zawsze było tak, że już w grudniu, w styczniu te pieniądze były na kontach, mogli rolnicy kupić środki do produkcji, nawozy, nasiona, bo przecież za chwilę wiosna i rolnicy chcą wychodzić w pole, a nie stać na protestach, nie chcą stać na granicy. Oczywiście dzisiaj jest wielu takich, którzy mają gotowe recepty. Wcześniej, kiedy odpowiadali za ten resort, tych recept nie było. No ale panie ministrze, pana szef, jakby nie patrzeć, najważniejszy, czyli rządowy szef, czyli Donald Tusk, dość ostro wypowiada się o protestujących. On tego jednoznacznie nie łączy, ale
wiadomo, że jeżeli w kontekście protestów rolniczych mówi równocześnie o prorosyjskich prowokacjach, o służbach rosyjskich, o tego typu działaniach, to umieszcza je w pewnym kontekście. To się rolnikom, szczerze mówiąc, nie podoba. Panie redaktorze, bo sam miałem do czynienia z takimi reakcjami. Co do zasady, my jako resort rolnictwa nie krytykowaliśmy tych protestów, mówiąc niejednokrotnie, że uznajemy je za słuszne. Natomiast takie hasła, transparenty, które się pojawiły, no one pokazują, że jednak do prowokacji coraz częściej zaczyna dochodzić. Tak samo wysypywanie zboża. Ja rozumiem, że jest to forma zwrócenia uwagi na to, że jest to problem palący, pilny i potrzebuje szybkiego rozwiązania. Natomiast te obrazki, które są przesyłane w świat, one też nam nie służą, bo przecież narracja też będzie inna, że to, co wyjeżdża z kraju objętego wojną. Przecież tutaj też będziemy za chwilę pewnie o tym rozmawiać, że jest ukraińskie rolnictwo, ale też są agroholdingi, które mają kapitał zachodnioeuropejski czy czasem rosyjski, które produkowały. Natomiast to, że próbuje się wywieźć z kraju objętego wojną to, co za chwilę może być zniszczone, też nie powinno nikogo dziwić. To, że zostaje, czy zostawało w Polsce, bo dzisiaj różnie jest, bo chociażby to wysypana kukurydza, gdzie mamy informację, że ona miała wyjechać, przejechać tranzytem przez Polskę tylko, więc nie powinno nic zostawać w Polsce z tych produktów, które są objęte embargiem, czyli kukurydza, pszenica, rzepak i słonecznik. Natomiast pozostałe towary, które wjeżdżają, też powinny być poddawane kontroli, jeśli coś nie spełnia norm, bo jest, albo jest po prostu zepsute, nie powinno się w Polsce znaleźć. Pytanie do Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Panie ministrze, strona rządowa dzisiaj bardzo często podnosi, zresztą w wypowiedzi pana ministra też to słyszeliśmy, że to jest trochę taki galimatias, który dzisiaj rządzący zawdzięczają zaniedbaniom z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan tak to odbiera i czy jest pan zadowolony z drugiej strony ze sposobu, w jaki dzisiaj rozwiązuje się ten problem? Wie pan, to jest takie rytualne przerzucanie odpowiedzialności. Mnie to już tam specjalnie nie dziwi. Słuchałem, brałem udział w debacie w parlamencie, więc z góry wiadomo, kto co powie. Obecna ekipa mówi, ale to nie my, to tamci zawinili. Ci z PiS-u chcieli powiedzieć, no tak, ale to ci obecni mają rozwiązywać problemy. Prawda jest taka i ja nigdy tego nie ukrywałem, że błędem, wielkim błędem Komisji Europejskiej było otwarcie granicy bez żadnych ograniczeń na żywność z Ukrainy. Wszystkie kraje miały to realizować. Polska również. Pech chce, a może i pazerność naszych od różnych przedsiębiorców. Jesteśmy blisko. Polski rynek został zawalony tą żywnością z Ukrainy, głównie zbożem, ale nie tylko. Reakcja PiS-u była, ale za późno. Wszyscy o tym mówili, że trzeba reagować. Inna sprawa, że to wiązało się z postawieniem się Komisji Europejskiej, z możliwymi karami. Ci, którzy teraz tutaj krokodyle łzy leją, mówili, że Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej nie wolno się w żaden sposób postawić, bo przecież to jest wyrocznia i trzeba realizować, co nakazuje. PiS się zreflektował, wprowadził zakaz, no, wsparty przez kilka krajów graniczących, które w tej samej sytuacji były. Ten zakaz obowiązywał przez kilka miesięcy, potem Komisja Europejska nie wyraziła zgody. My jesteśmy w tej chwili właściwie w sporze z Komisją Europejską. Jak będzie chciała, to nas może karać za utrzymywanie zakazu. PiS poniósł karę za swoją opieszałość, przegrał wybory, bo w dużej mierze ze względu na brak poparcia na wsi wynik wyborczy dla PiS-u jest jaki jest. Ja tego nigdy nie ukrywałem. Tylko, panie ministrze, kochany, opowiadanie o tym, co było związane z importem, który za rządów PiS-u się odbywał, ma się nijak do sytuacji bieżącej. Owszem, jest problem nadwyżek żywności na rynku polskim. Problem, absolutnie rolnicy go rozumieją, że jak się nie zatrzyma granicy teraz, to my nigdy nie rozładujemy tego, co jest w magazynach. Tym bardziej, że nie potrzeba mieć wyobraźni ani wielkiej wiedzy rolniczej, że za niecałe 5 miesięcy będą następne żniwa. Więc będzie dolewanie tej żywności z powodu
powoduje, że my nigdy nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Ale rolnicy mówią tak, no dobrze, PiS dostał w D za to, co wtedy zrobił, za pewną niefrasobliwość czy brak przezorności, zapłacił za to karę, ale rozwiązanie problemów obecnych, zarówno na poziomie unijnym, czyli zmiana kształtu wspólnej polityki rolnej i to jest, to akurat Wojciechowski nie wiem, co tam w tym robi, to wspierając, też mogę odbijać piłeczkę, bo pewnie to padnie. Wojciechowski jest z chowu ZSL-owskiego, bo stamtąd przyszedł, ale nawet nie o to chodzi. To jest pewna dominująca w tej chwili ideologia, która mówi, że trzeba zredukować rolnictwo europejskie, a braki żywności, które się niewątpliwie pojawią, zapewnić żywnością z Ukrainy, czy też tam z innych kontynentów, bo Ameryka Południowa. Panie ministrze. Pod uwagę. Dokończę. I te rozgrywki, to tylko i wyłącznie obecny rząd, twardo stawiając się zarówno Komisji Europejskiej, jak i przymuszając Ukraińców do rozmów, bo oni nie chcieli rozmawiać z nami, mówiąc, o czym mamy z wami rozmawiać, jeżeli Komisja Europejska dla wszystkich krajów unijnych poleciła otworzyć granice, to rolnicy wspierają polski rząd, ja to mówię bardzo mocno, wspierają obecny polski rząd w determinacji, by walczyć o polskie interesy, ale... I tu się zaczyna gierka w rządzie. Donald Tusk, polityk niewątpliwie wytrawny, który już niejednego przekręcił, chce grać w ten sposób, żeby, i to w pana pytaniu to również brzmiało, żeby oskarżyć, obwinić ministra rolnictwa i jego partię, a ja również mówię jako były minister rolnictwa, resort rolnictwa nie dysponuje narzędziami, by rozwiązać problemy zgłaszane przez rolników. Musi to zrobić rząd in gremio i pan premier Tusk, który tyle razy chwalił się, jakie ma możliwości decyzyjne w Brukseli, wszędzie ma znajomych, tu Urszula, tam Olaf, wszyscy go szanują i kochają. No więc rolnicy mówią tak, panie premierze Tusk, to proszę w takim razie nasze problemy rozwiązać. I mają rację, adresując to do premiera Tuska. Nie ma z nami komisarza Wojciechowskiego, więc dla przyzwoitości ja spróbuję powiedzieć to, co zapewne powiedziałby w tej sytuacji. On się właściwie stał niezależnym podmiotem, osobnym podmiotem politycznym obecnie. Powiedziałby zapewne, ale kiedy PiS wystawiał mnie, popierał tą moją kandydaturę na komisarza europejskiego, to PiS popierał te rozwiązania, które dzisiaj ja popieram. To ja jestem konsekwentny, a Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami, a jeszcze bardziej po wyborach zmieniło swoją linię. Jak teraz no, nie ponosi konsekwencji wykonawczych, można powiedzieć, swoich czynów. Czy nie miałby racji, tak mówiąc? Nie. To jest absolutnie fałszywa argumentacja. Owszem, PiS go wystawił, licząc na to, że jeżeli będzie Polak, obojętnie kto to by był, ale doświadczony przecież europejski polityk rangi europejskiej, wieloletni parlamentarzysta w Trybunale Obrachunkowym w Polsce, człowiek z dużym doświadczeniem, bo przecież był sędzią, był tam w różnych opcjach politycznych, więc będzie rozumiał interesy Polski i tej części Europy, będzie bronił rolnictwa na tym jednym z najważniejszych stanowisk w komisji. Natomiast my chyba do końca nie wiedzieliśmy, co Wojciechowski myśli, bo on bardziej zamiast bronić rolników i polityki rolnej, to broni obrońców zwierząt, ekologów, twierdząc, że nie tylko, że on musi wykonywać to, co w komisji ustalono, ale wręcz on jest autorem Zielonego Ładu, tak znienawidzonego w tej chwili w Europie. A twierdzenie, i mówię to absolutnie jako współautor programu rolnego PiS-u, że on realizuje program PiS-u, który uzgodnił z Morawieckim, z Kaczyńskim i że on to przeniósł do Europy, to jest po prostu obrzydliwe kłamstwo, bo program zakładał wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw, ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej, udało się to jakoś tam realizować, wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, ograniczenie dominacji i przewag kontraktowych przetwórców i sieci handlowych. Owszem, kierunek na rolnictwo zrównoważone, ale z dużymi gratyfikacjami dla rolników, a nie te głupoty, które mają być ograniczeniem rolnictwa europejskiego. Ja zresztą przypomnę, że kiedy w 2019 roku nowa Komisja Europejska publikowała Zielony Ład, to on był przedstawiony w taki sposób przyjemny, ładny, miły, nic się nie pogorszy w rolnictwie, jeszcze dodatkowe pieniądze dojdą.
Nikt nie protestował wtedy, a wyszło szydło z worka wtedy, kiedy się okazało, że to jest redukcja czy likwidacja rolnictwa europejskiego. Dziękuję. Pan minister już się aż rwie, żeby odpowiedzieć, ale wcześniej Konfederacja. Protestujący rolnicy, to pojawia się w ich wypowiedziach, które się pojawiają w mediach, mówią, że czują się politycznie osamotnieni i w gruncie rzeczy wydaje mi się, że w tym jest zarzut właściwie wobec wszystkich trzech panów, można by powiedzieć. Zarówno wobec ministerstwa, jak i wobec Prawa i Sprawiedliwości, które się bardzo mocno zajmuje dzisiaj tak naprawdę samo sobą i swoimi politycznymi problemami, ale mam wrażenie, że Konfederacja jako druga partia opozycji parlamentarnej również niespecjalnie ma na to pomysł. Znaczy, nie do końca się zgodzę z tym, o czym pan powiedział. Między innymi dlatego, że nasi politycy, łącznie ja sam też, chociaż pamiętam na przykład rok, w którym w 2019 ponad politycznymi przedziałami przeciwko piątce dla zwierząt, przez którą między innymi pan minister Ardanowski przestał być ministrem rolnictwa, bo się wtedy sprzeciwił w PiSie, to zarówno ja, jak i minister Krajewski byliśmy na tych samych protestach rolniczych. Tutaj było pewne porozumienie, między innymi dlatego też na przykład piątkę przeciwko rolnikom, bo tak ją trzeba nazywać, udało się zablokować dzięki ponadpolitycznemu porozumieniu. Natomiast Konfederacja stara się wspierać rolników też w takiej formie, w jakiej może, jako partia opozycyjna i partia w zasadzie najmłodsza na tej scenie politycznej, którą w Polsce mamy z tych partii parlamentarnych, z tych bloków parlamentarnych, które są w Polsce. Regularnie spotykamy się z rolnikami, regularnie wspieramy ich także na protestach, bo to się dzieje w wielu miejscach. Sam byłem w Płońsku niedawno. A ilu polityków Konfederacji, także w tym poprzednim klubie, w obecnym, czy w środowiskach, które wokół was funkcjonują, jest jakimiś poważnymi ludźmi, rolnikami? Dobre pytanie. Jest u was osoba, która ma wykształcenie jakieś agrotechniczne? Ja też mam wykształcenie rolnicze, natomiast nie prowadzę gospodarstwa. Ilu tam kolegów jest z takim wykształceniem oprócz pana? No całkiem sporo, a jedną z twarzy rolniczych Konfederacji jest na przykład Anna Bryłka, którą mam nadzieję, że pan kojarzy. U nich rodzinnie jest też kilkaset hektarów. I takich osób w Konfederacji też jest wiele, które zajmują się rolnictwem, rozumieją to, co się dzieje w rolnictwie. Sami ostatnio na debatę do Sejmu, tak żeby mogli się przyglądać, zaprosiliśmy rolników, no właśnie między innymi z Płońska, którzy przyjechali opowiedzieć także w Sejmie o swoich problemach. Rozmawiamy z nimi, nasz marszałek Krzysztof Bosak także jeździ, by z rolnikami starać się załatwiać te sprawy, które jest w stanie. Ale co tutaj jest istotne? O co tutaj trochę zahaczyliśmy w tej rozmowie, to jest to, że polski rolnik, który dzisiaj wyjeżdża na ulicę swoim ciągnikiem, ten, który wychodzi po prostu pieszo też protestować, czy każda inna osoba, która go wspiera, polskie rolnictwo w jakiś sposób, protestując, naciskając na opinię publiczną, naciskając na rząd, na innych polityków także, wykonuje bardzo istotną pracę, właśnie taką społeczno-polityczną, pokazującą czym dzisiaj, jak zabójczą politykę dla polskiego rolnictwa prowadzi Unia Europejska i właśnie Komisja Europejska, o której sporo powiedział też minister Ardanowski. Ponieważ to, co proponowane jest w Europejskim Zielonym Ładzie, te założenia dotyczące redukcji środków ochrony roślin, dotyczące ugorowania, dotyczące w ogóle wpisania rolnictwa w tą gospodarkę też węglową, to jest kierunek właśnie na to, by to rolnictwo się z Polski zwinęło. A my w Polsce powinniśmy traktować rolnictwo jako jeden z elementów bezpieczeństwa naszego państwa, ponieważ bez bezpieczeństwa żywnościowego, bez utrzymania własnej samowystarczalności, chociaż w tym minimalnym, podstawowym poziomie, nie jesteśmy w stanie być państwem bezpiecznym. Tak? Zaraz. Więc to też jest istotna rzecz i tutaj jest bardzo duża rola rolników. My będziemy ich wspierać tak, jak wspieraliśmy i jeśli będziemy w stanie mocniej, to będziemy to robić. Chciałbym jeszcze prosić pana o... To jest kwestia interwencji, to jest kwestia pomocy prawnej, to jest także kwestia właśnie tej pomocy politycznej. I to wszystko się dzieje regularnie. Konfederacja będzie z rolnikami, tak jak była już wiele lat. Zaraz pan minister odpowie Krzysztofowi Ardanowskiemu, ale wcześniej chciałbym, żebyście spojrzeli na pewną wypowiedź i też chciałbym jeszcze panów prosić o komentarz, szczególnie pana, panie Michale, jeżeli można by było. Proszę bardzo, czy mamy materiał z profesor Środą?
Ja pozwolę sobie to przeczytać. Magdalena Środa oskarża rolników o kontakty z faszystami. Zero solidarności z rolnikami to bogata i bardzo roszczeniowa klasa społeczna. Oceniam Magdalena Środa. Jej zdaniem protestujący mają bliskie kontakty z faszystami. Pan się... Jak ja mam to skomentować? No, przepraszam bardzo. Trochę się zaśmialiśmy, trochę popatrzyliśmy na ręce z zażenowaniem, ale... Magdalena Środa jest bardzo wpływową postacią, jeżeli chodzi o warszawską inteligencję, nazwijmy to, czy to, co się określa, jeżeli chodzi o elity. To jest pewnego rodzaju myślenie tych elit. Czy w tej sytuacji, jeżeli wokoło nas, tu gdzie siedzimy, może my jesteśmy trochę bardziej oddaleni na Gocławiu, ale w tym momencie, ale jeżeli w Warszawie wśród także wspierających władzę elit jest tego rodzaju podejście, to czy my w ogóle możemy mówić o jakimkolwiek poważnym rozpatrywaniu postulatów rolników? Ale dlaczego mielibyśmy w ogóle zaczynać mówić o pani Środzie jako o poważnej osobie? Od tego. Pani Środa jest bardzo profesorem, owszem. Największego uniwersytetu w Polsce. Siedzi tam w bardzo poważnych komisjach. Uważam za bardzo niepoważne. I nie wiem, czy jest w ogóle sens dyskutować o tym jej cytacie, bo to raczej właśnie sprowadzamy teraz dyskusję do groteski. To jest bardzo poważny problem. Tego rodzaju... Problem rolnictwa w Polsce jest bardzo poważny. Kwestia dotycząca na przykład jaki problem konkurencyjny mają polscy rolnicy dzisiaj w porównaniu do agroholdingów, które operują na Ukrainie na przykład. No to jest problem, o którym powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, czy jakiś faszysta poszedł na protest rolniczy, może jeszcze poszedł tam komunista albo anarchista. No i co z tego? Zaraz przejdę do podobnych wypowiedzi poważniejszych osób w takim razie i bardziej wpływowych niż Magdalena Środa, ale najpierw ad vocem Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Odniesienie się do słów pana Krzysztofa Ardanowskiego, bo przecież wtedy, kiedy zgłaszał PiS Wojciechowskiego na komisarza, nie przeszkadzała przeszłość ZSL-owska, PSL-owska, a teraz nim Kurski zapiał, trzy razy się jego wyparli, bo zobaczyli, ile krzywdy zrobił nie tylko polskim rolnikom, ale europejskim rolnikom, bo faktycznie dzisiaj wszyscy protestują przeciwko tym zapisom nielogicznym, tym nie do spełnienia zawartym w Zielonym Ładzie i faktycznie komisarz Wojciechowski okłamał rolników. Bo zapowiedzi były właśnie takie, że to będzie łatwiej, więcej pieniędzy popłynie, a dzisiaj te kwestie są nie do spełnienia. Ten Zielony Ład powstawał w innych warunkach geopolitycznych. Dzisiaj wojna, która wywróciła tak naprawdę wiele celów do zrealizowania, wielu założeń, które były jeszcze wtedy planowane i można było to zrobić. Więc dzisiaj musimy się do nowej sytuacji przyzwyczaić. No dobra, ale panie ministrze, niektóre... Strajkują Hiszpanie, strajkują Belgowie. Zaraz o to też zapytam. Tak niektóre elementy Fit for 50 zostały zaskarżone do TSUE jeszcze za czasów poprzedniego rządu przez minister Moskwę bodajże. Tak. I one, te skargi zostały wycofane przez państwa rząd. Ale ja się odniosę bardziej, bo Fit for 55 tak, jest bardziej złożonym tematem, natomiast ja się odniosę do tych kwestii rolniczych. My jako obecny rząd przecież chcemy wycofać się z tych założeń, które są nie do spełnienia dzisiaj dla rolników. I to jasno artykułujemy. Dzisiaj 500 propozycji z całej Unii Europejskiej wpłynęło właśnie do Komisji po to, żeby ten Europejski Zielony Ład dostosować do obecnych realiów. A nie mamy trochę takiej sytuacji, że w rządzie jest stworzona sytuacja, w której jest w stosunku do rolników, ale też wielu innych grup, ale pana dotyczy ten obszar. Zły i dobry policjant. Jeżeli chodzi o rolników, to złym policjantem jest Donald Tusk, a dobrym policjantem Ministerstwo Rolnictwa. W ten sposób bym tego nie rozpatrywał, tylko oczywiście każdy resort skupia się na swoich tematach, problemach. Tu oczywiście mamy największy problem, który musimy rozwiązać, to wywiezienie nadwyżki tego zboża z Polski. 9 milionów ton nadwyżki przy 28 milionach ton w całej Unii Europejskiej. To pokazuje, że 30% nadwyżki mamy w Polsce ze względu na to, że napłynęło tego zboża mnóstwo z Ukrainy, ale też dzisiaj Europa się nie tylko przeciwko Ukrainie i napływowi temu jednoczy, ale też chce wycofania chociażby umów handlowych z Mercosurem, tych, które spowodują, że
tańsze produkty, które nie muszą spełniać tych norm środowiskowych, klimatycznych, wjeżdżają na teren Unii Europejskiej, a na tym najbardziej tracimy my jako rolnicy, więc na to się nie godzimy. Natomiast ta wypowiedź pani profesor Środy pokazuje, że miasto dzisiaj w wielu obszarach i aspektach nie rozumie wsi, nie rozumie rolników, bo to nie jest tak, że kiedyś ktoś powiedział, rolnik śpi, a jemu rośnie. To jest ciężka praca, zwłaszcza przy produkcji zwierzęcej, to jest praca przez 365 dni w roku. I tylko ten to zrozumie, kto tam pracuje. Ale właśnie, panie, to jest fałszywy przekaz, który dociera do wielu osób, które nie mają Nie zgodzę się nigdy na jedną rzecz. Nie możemy pozwolić na to, by wykorzystując protesty rolników przy granicy, aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina i tak dalej, i tak dalej. I o zdradzie stanu Donald Tusk. No, ja rozumiem, że to jest on, że on oddziela to, ale tak naprawdę umieszcza to w jednym kontekście. Zawsze się jakiś idiota zdarzy na każdym proteście. Przy każdej demonstracji, przy każdym proteście są prowokacje. Pamiętamy Marsze Kobiet, pamiętamy Piątkę Kaczyńskiego. Ktoś zawsze się pojawi. Nie wiadomo, na czyje zlecenie on działa, czy czasem jest takim użytecznym idiotą. Dlaczego premier wykorzystuje się pokazać? To dlaczego premier wykorzystuje go, żeby dezawuować protesty? Rządzie, jeśli można. Jest pewne rozdwojenie jaźni, ponieważ z jednej strony jest właśnie Ministerstwo Rolnictwa, które coś może, no, tak jak jesteśmy w kontekście tej zboża z Ukrainy, które do Polski wjechało. Trzeba pamiętać, że wjazd zaczął się za ministra Kowalczyka, który okłamał rolników tym, że wszystko jest w porządku, teraz trzymajcie jeszcze zboże, nie sprzedawajcie i tak dalej. A jak już zaczęło wjeżdżać, cena poszła w dół, rolnicy zaczęli tracić tysiące złotych. Ale dobra, jesteśmy troszeczkę później, już czas pewien minął. Mamy teraz taką sytuację, że za to, jak wygląda handel między Unią Europejską a właśnie Ukrainą, z polskiej strony w zasadzie odpowiada minister rozwoju, a nie minister rolnictwa, ponieważ to minister rozwoju negocjuje, jak wyglądają takie umowy też i co my możemy sobie ewentualnie tutaj dogadać. To jest też kwestia na przykład wprowadzenia embargo na pewne produkty, które powinno się wydarzyć. No, pytał pan w poprzednim pytaniu, co Konfederacja zrobiła. Ostatnio minister rozwoju też dostał od nas projekt rozporządzenia, które mogłoby załatwiać przynajmniej na jakiś czas sprawę. Bo trzeba też pamiętać, że Ukraina dzisiaj jest krajem, któremu naturalnie należy się pomoc, natomiast też jest krajem, który dzisiaj ma swoje interesy często sprzeczne z Polską. Choćby właśnie kwestie rolnicze i my musimy negocjować. A nie oddawać wszystko za darmo. Tak? A propos tego pytanie... Żeby negocjować z krajem, który też jest w takim trochę wojennych emocjach, no to tam zazwyczaj nie ma kompromisów. Jest albo wygrasz, albo przegrasz. A propos tego skieruję pytanie. Twardo z nimi negocjować, pytanie a propos tego skieruję do naszego trzeciego gościa. Panie ministrze, Dmytro Kuleba, szef MSZ-u, przepraszam, ukraińskiego, powiedział, Polska będzie musiała zapłacić straszną cenę w kontekście różnych działań, ale przede wszystkim tych rzeczy, które dotyczą rolnictwa. No to jest bardzo często pojawia się ten argument, że my. Spełniając postulaty rolników, dusimy gospodarkę ukraińską, a przez to prowadzimy do przegrania przez nią wojny, czyli robimy sobie źle. No to jest tak najbardziej i sprowadzamy na siebie gigantyczne niebezpieczeństwo. To jest argument, którego używa strona ukraińska, który pojawia się również w polskich mediach. Czy w nim nie ma cienia racji? Nie, nie ma racji. Ukraina musi wiedzieć, ile Polska Ukrainie pomogła i również to, że Polska ma swoje interesy, swoje racje. Ukraińcy cały czas mówią, my Ukraińcy mamy swoje cele i wszyscy muszą je realizować. To nie jest tylko wypowiedź Kuleby, ale przecież i prezydenta Zełenskiego, niedawna wypowiedź mera Lwowa Sadowego, czy tam taki jest wiceminister gospodarki Taras Kaczka, który żadnej okazji nie przepuści, żeby Polsce nie przywalić. My pomagaliśmy i pomagamy Ukraińcom nie po to, żeby uzyskiwać jakąś wdzięczność, między innymi dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, ale również nie chcemy czarnej niewdzięczności, a to, co Ukraińcy robią, raczej znosi znamiona tego drugiego. Oprócz tego, ja już o tym mówiłem, a w czym ten eksport prowadzony przez międzynarodowe korporacje,
pomaga obywatelom Ukrainy, pomaga budżetowi Ukrainy, nabija kabzę właścicielom wielkich gospodarstw, którzy zresztą chcą właśnie opanować produkcję żywności i obrót tą żywnością w Europie, likwidując rolników, którzy są samodzielni, konserwatywni, mają środki do produkcji, kontaktują się z odbiorcami, z przetwórcami. Trzeba ich zlikwidować, bo wielkie, potężne międzynarodowe koncerny będą zaopatrywały w żywność, de facto rządząc również państwami i społeczeństwami. Rolnicy to czują i próbują przeciwko temu walczyć w całej Europie, nie tylko w Polsce. U nas oczywiście ja się boję, tak jak każdy, żeby protesty rolnicze nie zostały wykorzystane do różnego rodzaju prowokacji. Przecież ruska agentura rozbudowana w Polsce nie śpi. Próbuje również przekierować właśnie propagandowo, że to są działania przeciwko Ukrainie, że my chcemy nakręcać nienawiść wobec Ukraińców. My chcemy, żeby Ukraińcy pozostali naszym sąsiadem, żeby za Bugiem za chwilę inny sąsiad nie był. Chcemy Ukraińcom pomagać, ale również musimy rozumieć i Ukraińcy muszą to zrozumieć, że są potrzebne również, jest potrzebna siła polskiej gospodarki, a nie zniszczenie tej gospodarki, czego widomym przykładem jest zniszczenie rolnictwa. Dlatego trzeba bardzo, i to do rolników apeluję, pilnujcie tego, żeby nie było prowokacji. Od razu, przepraszam za wyrażenie, za szmaty i wąs protestu, jeżeli ktoś coś takiego próbuje robić. Ale również to się przewija tu w tej naszej rozmowie, wszystko w życiu jest polityką, przynajmniej niektórzy tak uważają, na protestach rolniczych nie powinni grzać się politycy. Rolnicy, pędźcie polityków od siebie i z jednej, i z drugiej strony, bo potrzebne jest wspólne wsparcie świata polityki i społeczeństwa, które myślę, że jest mądrzejsze od pani profesor Środy, dla tego, o co walczą rolnicy, niż próba ugrania, kto bardziej winien, czy PiS bardziej zawinił, czy obecna władza. Dobrze, nic nie robi. Konia kują, żaba nogę podkłada. To tak trochę to wygląda. Więc protesty są autentyczne, są spontaniczne, są logiczne. Może rolnicy są w tej chwili najbardziej logiczną grupą zawodową. Panie ministrze, ale to a propos tej logiki. Ale to a propos tej logiki, jeżeli, bo rolnicy rzeczywiście z reguły są znani z tego, że stoją twardo na nogach, a nie ulegają modom czy ideologiom, tylko kierują się swoim interesem. Ja to bardzo doceniam, ale jeżeli rolnicy wyjdą z założenia, że my będziemy gonili każdego polityka, który się pojawi, to jak oni mają uzyskać skutki swoich działań pozytywne, które ostatecznie odbywają się w Sejmie, w rządzie i w rozmaitych miejscach, gdzie decydują właśnie politycy? Czy oni nie powinni budować lobby politycznego? Tak naprawdę ponadpartyjnego. To do tego dojdzie i myślę, że jesteśmy bardzo tam już blisko tego, że rolnicy również będą chcieli, żeby mieć jakąś wiarygodną swoją reprezentację. Zapewne nie tylko swojego zawodu, bo czas partii chłopskich już minął w Europie. Natomiast mnie chodzi o co innego. Politycy, jeżeli chcą być przy traktorach, wejść na ciągnik, na kabinę, machać szturmówką, niech się pojawiają, ale mają przyjść po to, żeby popierać protest rolniczy i mówiąc, co chcą zrobić, żeby pomóc tym rolnikom, a nie przychodzić sobie przywalać cepem politycznym, czy kłonicą polityczną, czy orczykiem politycznym i tam sobie każdy wybierze, co tam chce. I mówiąc tak, a bo to Platforma winna, a PiS jest winien, a Wojciechowski, a wszyscy są winni. A sytuacja jest taka, że przez lata Europa szła w tym abstrakcyjnym, ideologicznym kierunku, neomarksistowskim kierunku, wykorzystując naiwność ludzką, mówiąc o tym, że jest to troska o klimat, o przyrodę, o bioróżnorodność, o kulę ziemską, a tu chodzi o wielkie interesy ogromnego kapitału, który chce rządzić również żywnością na świecie i w Europie, i rolnicy są przeszkodą. A bezpieczeństwo żywnościowe w dłuższej perspektywie czasu mogą zapewnić tylko właśnie rolnicy, własne rolnictwo. Chyba pandemia również pokazała, co się dzieje, jeżeli są zerwane łańcuchy dostaw, jak łatwo zerwać te łańcuchy dostaw. Samolot nie lata, statek nie płynie, samochody nie jeżdżą i co? Będziemy żerli, przepraszam bardzo, kartę kredytową czy papiery? Trzeba patrzeć logicznie. Tylko własne rolnictwo jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i ten chleb nasz powszedni, o który się codziennie modlimy. Dlatego ja zdaję sobie sprawę i nie pani Środa jest dla mnie problemem. To jest rzeczywiście dyskusja trochę niepoważna, ale takie głosy rzeczywiście są, że rolnicy są pazerni, że tylko walczą o swoje, a ci, którzy tak mówią, nie rozumieją, że to jest walka o żywotny interes konsumentów i całego państwa.
albo mówi się o tym, że rolnicy właśnie są faszystami, czy jakieś inne nieprawdziwe, obraźliwe tezy się próbuje głosić. Koledzy mają absolutnie rację. Przy dużych, a w szczególności spontanicznych, rozproszonych protestach zawsze się ktoś próbuje ugrzać i do tego podczepić. Dlatego trzeba pędzić i pilnować tego, żeby się nikt nie podczepił. Ale skuteczność protestów będzie zależała od tego, czy rząd in gremio, nie poszczególni ministrowie, szanuję Siekierskiego, ministra Krajewskiego, pozdrawiam cię Stefan, ale narzędzia są w całym rządzie, tu nawet było, że inne resorty odpowiadają za niektóre decyzje prawne, a w szczególności król Europy Donald Tusk musi podjąć zdecydowane działania, a nie próbować przeciągnąć protest, aż chłopy pójdą w pole, bo przecież za chwilę trzeba iść zasilać oziminy, przygotowywać pole, albo się zmęczą, albo będzie próbował przerzucać odpowiedzialność na PSL. No, zima na szczęście rolników nie istnieje na razie. Ja wytłumaczę się z jednej rzeczy, bo panowie trochę mi zarzuciliście wszyscy. Wypowiedź Magdaleny Środy to nie jest dla mnie wypowiedź samej Magdaleny Środy. To jest tak naprawdę może nieco zwulgaryzowany albo przerysowany sposób myślenia dużej części miasta, włącznie z chłopskimi dziećmi, które mieszkają, czy wnukami, które mieszkają w Warszawie, a czasami ludźmi, którzy bezpośrednio przyjechali do Warszawy i dostali pracę w korporacjach i po prostu zapomnieli już dość mocno skąd przyjechali i dokładnie reprezentują ten sposób myślenia. Pan minister znowu ad vocem najpierw. Ja o tym też już mówiłem wcześniej, że dzisiaj miasto nie rozumie wsi. Dlaczego? Kiedyś każde wakacje, ferie wnuki spędzały u dziadków na wsi. Dzisiaj tego nie ma i wydaje się co niektórym, że nie trzeba przecież mieć krowy, żeby mieć mleko, bo mleko przecież jest dostępne w kartoniku w markecie. No tak, a pan ja to jest z gniazdka. Pozdrawiam również pana posła Ardanowskiego, bo dużo dyskutowaliśmy w tych tematach, w różnych mediach, w różnych miejscach. Natomiast dzisiaj każdy musi zdać sobie sprawę z jednej sprawy. Rolnicy mają zapas zboża, które wyprodukowali w najwyższych cenach. Tona nawozów kosztowała 6 tysięcy złotych, a dzisiaj tona pszenicy to jest 550 zł, to jest 600 zł. I jak oni nie mogą sprzedać tego poniżej kosztów produkcji, z drugiej strony nie mają gdzie tego sprzedać, bo w magazynach jest zboże, które nie wyjechało z Polski, dlatego że najpierw wjechało zboże z Ukrainy, później miało pierwszeństwo przed zbożem polskim, bo skoro tranzyt i chcemy wywieźć, to, że chcą wywieźć to zboże i te produkty, żeby nie zostały zniszczone w Ukrainie, każdy to rozumie, to jeszcze raz podkreślę. Natomiast nie może to się odbywać kosztem polskiego rolnictwa i kosztem polskich przedsiębiorstw. Panie ministrze, czy pan będzie się spotykał albo spotykał z protestującymi? Nie ma najmniejszego problemu. Ja jestem na tych protestach po to, żeby rozmawiać z rolnikami. Znam te wszystkie postulaty. Czy postulaty są tak w tych realiach politycznych realizowalne? W części tak, nie wszystkie. Oczywiście maksymalnie to, co się da zrealizować, to zrealizujemy. Co jest taką najważniejszą rzeczą? Jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, czy da się go zupełnie do kosza wyrzucić? No, być może nie. Da się, bo wszędzie dzisiaj w Europie odbywają się protesty, ale jeżeli nie da się w całości, to przynajmniej wyrzućmy te kwestie, których spełnić się dzisiaj nie da. Pokażmy, że jednak podchodzimy zdroworozsądkowo i czasem właśnie ponad podziałami. Znaczy ja jedną rzecz jeszcze dodam i naprawdę nie życzę w tej kwestii źle, żeby to też dobrze było zrozumiane. Na pewno to może być już trudne, by pomóc rolnikom w Polsce już na poziomie nawet rządu polskiego, ponieważ jest sporo tarć. Mamy przykład na przykład Urszuli Zielińskiej, która wręcz w odwrotny sposób do Ministerstwa Rolnictwa przedstawia jakby swoje cele na realizację polityki. No, na przykład redukcja emisji CO2 do 90% to jest coś totalnie nierealnego, z czapki. Jeszcze zaraz tutaj o tym też, no, dla dobra polskiego rolnictwa, to ja wam życzę, żebyście takie głosy też przewalczyli wewnętrznie. Mamy obrazki, to jest istotne. Mamy obrazki zapewne z Brukseli. Rolnicy protestujący w pobliżu Komisji Europejskiej podpalili opony. Policja użyła armatek wodnych. Nie tylko u nas, jednym słowem. Wiemy dobrze, że te
protesty przebiegały dużo ostrzej nawet. W Niemczech, gdzie blokowano, no tam się nikt nie szczypał ani z karetkami, ani z niczym innym. Widzieliśmy samochody policyjne wręcz spychane właściwie tak przez... Tak, po prostu te karetki też nie miały problemu z przejazdami. Przez traktory. We Francji, gdzie sypano siano, bodajże stogi siana na Champs-Élysées pod Łukiem Triumfalnym. Widzieliśmy bardzo ostre protesty w Holandii, w Belgii, a co więcej, traktory jechały już w trochę innych celach, bo imigracyjnych, ale również przez Teksas na wsparcie gubernatora. Czy my zaczynamy mieć do czynienia z jakimś międzynarodowym też takim ruchem rolniczym, farmerskim masowym protestem? Trochę antyglobalizacyjnym, trochę przeciwko wielkim regulacjom, trochę przeciwko ideologiom. To tym się różnią rolnicy, na przykład jako grupa zawodowa też, że często ich ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie obrabiali tą samą ziemię. Więc oni rozumieją, jak ziemia jest ważna, to gdzie się wyrasta i to, jak się żyje. Więc to możliwe bardzo, że w kontrze do tych takich antywartości, które często daje nam współczesny świat, wielu rolników, czy wiele tradycyjnych grup zawodowych będzie wychodzić na ulicę, będzie protestować, będzie się buntować przeciwko temu, co jest tam często narzucane przez popkulturę, przez lewicowo-liberalne media, przez Komisję Europejską, bo te grupy bardzo często mają wspólne cele. I ja wierzę w to, że to może pomóc choćby w zatrzymaniu pewnych bardzo niezdrowych trendów dla Europy i zachodniego świata. Mamy jeszcze kilka minut. Chciałbym prosić panów o szybki komentarz do tego, co się wydarzyło w piątek. Donald Tusk, to kupa forsy, stwierdził Donald Tusk. Rzeczywiście no, jest to ogromna liczba. Mówię o KPO, które nawet międzynarodowe serwisy informacyjne podały na czerwonych paskach. Ja dostałem jakiś dzwonek z serwisu Bloomberg, że Polska dostała tą ogromną sumę. A potem zaczęły się takie informacje i deliberacje, że właściwie dostaliśmy, ale pytanie, czy my to zdążymy użyć, w jakich transzach to będzie i jakie będą tego konsekwencje. Jak pan to ocenia, pytanie do Jana Krzysztofa Ardanowskiego? Chciałbym wierzyć, że rzeczywiście środki z KPO wpłyną na wzrost konkurencyjności, rozwiązywanie problemów, a nie tylko na te inwestycje, które będą wspierały choćby fabrykę Siemensa czy inne firmy niemieckie. Natomiast z tym opowiadaniem o KPO to mi się przypomina taki dowcip z czasów komuny, że jak partia mówi, że nie da, to znaczy, że nie da. Jak mówi, że da, to znaczy, że mówi. Może się okazać, że my z tego nie skorzystamy, bo terminy nas nie będą już mogły być przydatne do rozliczenia. A drugie, że również trzeba pamiętać, że to są przede wszystkim kredyty, które kolejne pokolenia będą musiały oddawać. Ja bym jeszcze do pytania, które pan przeczytał. Lwia część jest w dotacji, panie ministrze, przynajmniej tak to jest. Niewielka część dotacji, a nie lwia część. Niewielka 40%. Część dotacji, reszta do oddania. Natomiast chodzi o to, żeby skutecznie rozpocząć debatę na temat zmiany wspólnej polityki rolnej, rozpocząć tę debatę. Komisja mięknie ze strachu przed wyborami czerwcowymi do Europarlamentu. Już jakieś tam trochę taktyczne ustępstwa robi, nie ma zmiany myślenia, więc teraz trzeba docisnąć i również wstrzymać granice z Ukrainą, nie na stałe, po to, żeby, i tutaj minister Krajewski ma absolutną rację, jeżeli nie rozładujemy tego, co jest w magazynach, to no, się ugotujemy we żniwa i nie będziemy w stanie skutecznie rozwiązać problemów, więc trzeba wstrzymać granice i jednocześnie są potrzebne spore pieniądze, zarówno unijne, walczmy o nie, skoro pan premier jest taki tam wpływowy, a jak nie, to niestety z budżetu państwa, żeby pomóc w wyeksportowaniu tego w świat, żebyśmy mogli uporządkować rynek i wtedy dopiero możemy rozmawiać szczerze i twardo z Ukraińcami o współpracy dwóch sąsiednich krajów, które powinny z sobą żyć, umieć rozmawiać i z sobą współżyć. Natomiast rzeczywiście powstaje pełna międzynarodówka rolnicza. Cieszę się, bo tej globalizacyjnej głupocie, temu niszczeniu aksjologii europejskiej, Europy, jaką znamy, opartej o rodzinę, chrześcijaństwo, prawo własności, rolnicy próbują się przeciwstawić, ale żeby mieli poparcie, a nie takie wypowiedzi jak pani Środy. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, KPO to ogromna suma, ale jest tym taki element, jeszcze jeden haczyk. No tam bodajże
lwia część czy nie lwia część, no jest to bardzo, bardzo pokoźna suma, ponad 40% dotacji. Natomiast my tą dotację musimy dość szybko wykorzystać. Już mówi się o tym, że niekoniecznie ona zostanie wykorzystana, no bo chociażby no niektóre z tych rzeczy to jest budowa całych fabryk. No, fabryka potrzeba zgód lokalizacyjnych, środowiskowych, wszystkiego. Równocześnie to, co na tym zarobimy, ma między innymi obniżyć emisyjność, czyli przyszłe gigantyczne kwoty, które mamy zapłacić za podwyższoną emisyjność. Czy to nie jest tak naprawdę bardzo zła wiadomość? Panie redaktorze, to jest kwestia, jak mądrze te środki wydatkujemy, bo przecież te środki mogą posłużyć też odbudowie rolnictwa po pandemii. Właśnie ten kryzys wojenny, który spowodował, że mamy zapasy, których nie możemy wywieźć, chociażby budowa, rozbudowa infrastruktury portowej, która pomoże wywieźć to zboże, budowa magistrali, która pomoże przewieźć, nie trzeba będzie przeładowywać tego zboża na granicy, tylko przewieźć bezpośrednio do portu. Inne inwestycje, które możemy z tego zrobić. Jeżeli nawet jest to w części kredytowej, to być może będziemy te kredyty spłacać w czasie, kiedy będzie sytuacja spokojniejsza, bo przecież nie jest tak, że rolnicy czy przedsiębiorcy boją się kredytów. Jeżeli to jest mądrze zaplanowany kredyt na dobrych zasadach, to przecież i tak, jeżeli rolnik dostawał część dotacyjną, to część, którą musiał wykazać jako wkład własny, to pochodziła albo z jego zasobów własnych, albo z kredytów, które zaciągał w banku. Więc to jest nasze wspólne dzisiaj działanie, obniżenie produkcji, obniżenie kosztów produkcji też może być sfinansowane, bo jeśli wytworzymy energię elektryczną taniej, rolnik będzie miał niższe koszty wytworzenia, wtedy nie musi zarobić tyle, żeby mu się to zwróciło, opłaciło. A jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz związaną z Ukrainą, no bo to są dwie ogromne gospodarki. Czy jak wyglądają teraz wasze relacje w ogóle? Wy prowadzicie z nimi jakieś rozmowy też o innych sprawach? Trwa jakaś wymiana? Czy my jesteśmy w stanie rolniczej wojny i nie odbieracie telefonów od siebie? Jako resort rolnictwa jesteśmy w stałym kontakcie. Zarówno pan minister Czesław Siekierski rozmawia z ministrem rolnictwa Ukrainy. My na poziomie wiceministrów rozmawiamy, prowadzimy. A te relacje rozmowy są w miarę normalne? Tak, no, oczywiście każdy artykułuje swoje potrzeby. Każdy zwraca uwagę na swoje problemy, bo też... Można to nazwać negocjacjami? Tak. Jeżeli mówimy też o zamknięciu granicy zupełnym. No, chodzi o to, żeby to, co jest objęte embargiem, nie wjeżdżało do nas. To, co ma przejechać tranzytem, ma przejechać tylko i wyłącznie tranzytem. Ale też pamiętajmy, że granica działa w obie strony. Przecież też produkty mleczarskie wyjeżdżają codziennie na Ukrainę. Inne produkty wyjeżdżają na Ukrainę. I to jest tak trochę jak z tym dowcipem o drzwiach wejściowo-wyjściowych. No, nie da się powiedzieć, zamykamy się w jedną stronę, a w drugą stronę... Jest szansa, że się z nimi dogadamy? Musimy się domówić, bo przecież za dużo zrobiliśmy dla Ukrainy w momencie wybuchu wojny. Chcemy wspierać Ukrainę, ale jeszcze raz podkreślę, nie kosztem polskich rolników, nie kosztem polskich przetwórców. Musimy znaleźć wspólny mianownik i ta wojna musi się skończyć jak najszybciej, ale relacje musimy sobie też na przyszłość zbudować, bo przecież Ukraina cały czas będzie obok nas i też chce być członkiem Unii Europejskiej. Podziela pan ten optymizm? Znaczy ja po prostu doceniam to, jak też czasem politycy inni słuchają i jak zaczynają też mówić podobnym językiem do Konfederacji. Cieszy mnie to, bo ale za taką wypowiedź... W wielu jaką, obszarach mówimy tak, cały czas. Tak, za taką wypowiedź, szanowny ministrze, gdzieś rok czy półtora temu mógłby minister zostać nazwany ruską onucą, stawiając warunki dotyczące tego, jak wspieramy Ukrainę. Ale ale wy o porozumieniu, specjalnie nie szukaliście. W pierwszej kolejności musimy dbać o interes Polaków. My byliśmy trochę, wiele jeszcze miesięcy temu, trochę takim głosem na pustyni, tak? Że halo, ale pamiętajcie, jeszcze jest interes Polaków i o niego najpierw zadbajmy, wtedy dbajmy o interesy innych. To jest po prostu porządek miłości, tak? Najpierw rodzina, naród, potem inne narody, którym będziemy pomagać. I to jest dobry kierunek, tak? Ja się cieszę, że to w tym studiu padło. Mam nadzieję, że to będzie realizowane.
jest realizowany. Mam nadzieję, że będzie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dziękuję panowie. Moją rolą jest to, żeby nie ufać rządowi, tak? Jestem w opozycji. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim polskie rolnictwo na tym dobrze wyjdzie, a zarazem polskie bezpieczeństwo. Daj Boże. I chyba wszyscy, jak tutaj, trzeba wspierać chyba rząd, wszyscy, żeby jak to nie, opozycja powinna patrzeć mu na ręce przede wszystkim. Dokładnie. Podobnie jak media. Pomimo tego, że panowie z trzech różnych formacji, ale w dodatku koalicyjnej i opozycyjnej, ale spijaliście sobie troszeczkę z dzióbków. Dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę panom. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie panom.